Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Sprawdzanie Map. Jest niezwykle miło, że mogę w końcu wam pokazać polską mapę z ModHuba. I taka malutka dygresja na samym początku. Mapa chyba już nie jest na ModHubie. Widziałem w orędzie autora napisane na Facebooku. No i raczej jej już tam nie ma, z tego co wiem. I czekamy wszyscy jako gracze, aż ona wyjdzie jeszcze raz na konsolę. Więc nie wiem co powiedzieć, po prostu no chyba tyle, że musimy zrozumieć decyzję autora i trzeba po prostu czekać, aż ona wyjdzie jeszcze raz. Mimo to jednak myślę, nagram dla was ten film, żebyście zobaczyli w ogóle, jak ta pierwsza mapa się tak naprawdę jak wygląda. Zresztą po ocenach tam od Huby, tam aktualnie z tego co pamiętam było 2,8. Także dosyć słabo. Jeżeli ktoś na przykład się zastanawiał, dlaczego teraz jej nie ma, dlaczego jest usunięta, to tam odeślę do autora, do pomysłowe 145. Chyba takie ma cyfry po wyniku, chyba tak. W każdym razie ja wam pokażę, jak ona wygląda na ten moment i tak dalej, bo w planach było nagranie po prostu tego wieczorem, jeszcze jak mapa była na ModHubie. No i co, wstaję rano, chcę teraz nagrać, na jaka mapy na ModHubie nie ma, nie? Na samym szczęście poprawiam sobie wcześniej. No i wam pokażę chyba dlaczego autor usunął, nie? Po prostu. No ale jest to pierwsza mapa polska na ModHubie, więc chciałem wam po prostu pokazać, co w trawie po prostu piszczy. Kurczę, u was też tak cały ten farm tak miga? Bo to nie na tylko tej mapie mi to tak się zdarza. Jakieś coś dziwnego w tym jest, nie? Takiego. No ale dobra, nie, słuchajcie, jak zwykle zaczniemy oczywiście od początku, czyli to, co napisał autor, a następnie to, co... to, co w mapie się zawiera. Więc tak, Mazowszany. Kojarzymy, nie? Witaj w Mazowszanach. Jest to polska mapa z nowoczesnym polskim klimatem. Polska mapa, dobra, okej. Z nowoczesnym polskim klimatem. Mapa zawiera 2 grywalne gospodarstwa, 55 pól, sklep z warsztatem, 8 punktów sprzedaży biogazownie, tartak, przedmioty kolekcjonerskie oraz darmowa woda w studni. No i fajnie. Więcej zobaczysz po powrocie mapy. No, to sprawdzimy sobie, co tam jest więcej. Ja mam tutaj przygotowany kolejny notatnik, po prostu z notatkami, tak, co się jakby zawiera. Więc zacznijmy oczywiście od początku. Zwykle sobie dzielę kategorie, znaczy mapy na 5 kategorii, czyli wygląd, błędy, skrypty, optymalizacja i zakończenie. Dzisiaj ograniczymy się tylko do 3, czyli do błędów, do wyglądu i do zakończenia po prostu, bo optymalizacja jest spoko, jakby tutaj nawet nie mam co w ogóle sprawdzać, nie? Mapa jest mała dosyć, więc tu nie powinno w ogóle lagować w żadnym miejscu. Nie wiem, jak trzeba by zepsuć mapę, żeby lagowała na takiej małej, więc coś po prostu zrobię to poprawnie i tyle, nie? Mogę też odpalić powyżej, więc jak widzicie, no jest powyżej setki, się trzyma, nie? Mapa dosyć mała, więc jest to wszystko ładnie skompresowane, także optymalizacja jest spoko po prostu. O, ja chodzi o skrypty. Jest początek farminga, co prawda minęło pół roku dopiero od premiery, znaczy już pół roku, aż pół roku od premiery, ale że tak powiem, rozwój jest strasznie hamowany przez to, jak mapy są, mody są wolno sprawdzane na ModHubie, a to dlatego, że ich po prostu jest dużo. Więc powiedzmy teraz, że jest, mamy maj, kiedy to nagrywam, a wyobraźcie sobie, że wychodzą teraz mody, które były wysłane na przykład dalej w grudniu, ewentualnie w styczniu, nie? Więc jesteśmy 4 miesiące do tyłu względem rozwoju, że tak powiem, nie? A jednak to się tak, że ktoś tam zobaczy, o, wiesz, coś fajnego, to zrobię coś jeszcze lepszego, nie? I jeden drugiego po prostu przegania, przez co my, gracze, jak i my, mod i mapmakerzy, jest to dobre dla dwóch stron. Dla was konsumentów, dla nas map i modmaker, dlatego, że po prostu czujemy presję, żeby się rozwijać. I to jest dobre ogólnie, więc no tyle, nie? Okej, okay, ale dosyć gadania takich ogólników, bo chcieliście po prostu ocenie mapy, więc sprawdzanie mapy, więc sprawdźmy sobie ją, tak? Dobra. Zacznijmy od wyglądu. Tu dosyć krótko zwięźle na temat. Mapa malutka. PDA wygląda w ten sposób. No, zapiszcie. Tak wygląda PDA. Jest PDA jak najbardziej, wydaje mi się, poprawny, dobrze zrobiony i tyle. No tu nie ma za wiele co pokazywać. Po prostu jest okej, okay, nie? Jest po prostu poprawnie. I jest ogólnie mega płaska, z tego co widzę. I no ten asfalt na przykład tutaj tak trochę, no niewiele tak daje nam nowości, nie? Po prostu asfalt na prostej drodze, prosta sprawa i tyle, nie? Ewentualnie sobie gdzieś ten asfalt wchodzi tutaj na górę, w to miejsce. O, właśnie to jest strzał, do tego przejdziemy. Więc tam jest ten, tam jest właśnie górka. No i ewentualnie mamy jeszcze taką górkę po tej stronie, nie? Więc można powiedzieć, że ten asfalt leci sobie jakby tak
po prostej stronie, w dwóch stronach jakby nie, a lekko zjazd i jest cała mapa, nie? Oczywiście gdzie nie ma asfaltu jest normalnie troszkę tam, są tereny wyboiste, jednakże dalej to są takie bardzo tereny, no płaskie, nie? No, no płaska, nie chcę mówić stół, ale no coś na tej zasadzie, że jakby taki delikatny taboret, nie? Ja tak mówię na mapy płaskie, więc to nie jest obrazy, tylko po prostu tak to jest synonim, nie? Jak ktoś się obraża, to przepraszam, nie? No, więc wygląda to dosyć płasko. Ale ogólny zamysł, jak tak chodzę na mapie, mówię, kurde, ładna mapa, nie? Zobaczcie, wygląda dosyć spoko. Drzewka jakieś tam są, jakieś zabudowania, jakieś tam kominy są. No, robi to robotę, nie? Robi to robotę i wygląda, nie wygląda to tam całkiem źle. Oczywiście to jest zakończenie, więc spoko. A to do tego przejdziemy. No i tak, ogólnie jak mówię, ogólny jakby wygląd jest spoko, nie? Jednakże gdy trochę się do tych budynków zbliżymy, no to widzimy jakieś tam lekkie niedociągnięcia, nie? Na przykład tutaj domy Goldfoxa mimo lat dalej się trzyma dobrze, nie? Więc to akurat nie ma co się przyczepić. Oryginalne gdzieś tam te chyba słupki z 19 chyba to są chyba, tak, bo tu jeszcze paralaksów nie ma. Więc no dużo rzeczy jest takich jeszcze, które znamy. Tu coś jest z Wojski Dwójki nowego, Mi Familia, spoko. Jakieś barierki, całkiem nieźle. Gospodarstwa, może teraz do nich przejdźmy. I tu chciałem trochę się zatrzymać na nich, ponieważ no dosyć są proste, nie? Nie wiem czemu akurat autor wybrał podstawkę mapy taką, która jest, ma bardzo mało tekstur malowania. Ja na przykład polecam bardziej mapkę amerykańską, tam jest o wiele więcej tekstur, wiele więcej żwirów i o wiele bardziej można tą mapę urozmaicić, nie? A to mamy tak naprawdę tylko trawę i kostkę to, nie? Która wygląda dobrze, ale na polskie gospodarstwo taki się nie spotyka, chociaż miało być to w czystym klimacie. No ale okej, nie? Powiedzmy, że jest bardzo zabawne gospodarstwo i wygląda to w ten sposób, nie? Także okej, no tak to wygląda. Trochę nudno tak naprawdę. No i budynki, które już znamy od jakiegoś czasu. Wydaje mi się jednak, że teraz w farmie chodzi o taki poziom, że raczej ludzie już robią modele nowe, swoje. Bo te stare to są po prostu gdzieś tam jakieś zapychacze, nie? A nie danie główne. No i dobra, i to kolejne gospodarstwo. To równie dobrze też budynki kojarzymy chyba, nie? Tak, to wyjazd na pola z tej strony i fajnie. Jednakże jeśli chodzi o gospodarstwa, największy minus według mnie to są brak zwierząt. Po prostu brak zwierząt, jakichkolwiek zwierząt, nie? I nawet możliwość postawienia zwierząt byłaby trochę trudna. Powiedzmy, że na tym gospodarstwie jeszcze jako taka, bo tu powiedzmy mamy fajny wyjazd. Wystarczy wziąć te trzy drzewka, zrobić sobie drogę, kupić dwa pola, stawiamy oborę i działa to jak trzeba, nie? Więc fajnie. Fajnie by było tutaj sobie oborę postawić jakoś skrótkami albo siwinkami, nie? Natomiast w tym miejscu trochę jest gorzej, nie? Bo tu nie mamy żadnego wjazdu na tyły i jest wszędzie ten płot taki ładny dookoła zrywany, więc najprawdopodobniej dobrze by było właśnie zrobić tak jak autor trochę nam proponuje. Czyli tą drogę po prostu pociągnąć, tu postawić sobie oborę i tyle. Tylko dalej to będzie trochę tak jakby poza płotem i gospodarstwem. No ale jednak zawsze tam się uda coś zrobić, nie? Więc jednocześnie słabo, że nie ma zwierząt, a może właśnie dobrze, że nie ma zwierząt, ponieważ jest to dla nas wyzwanie ekonomiczne, że musimy mieć te zwierzęta najpierw dorobić, nie? To też spoko w sumie. No i dobra. Odnośnie wyglądu jeszcze mogę powiedzieć? Mógłbym jeszcze powiedzieć się tyle, że drogi są ogólnie ok, tylko troszkę właśnie tak widzicie, jest takie asymetryczne bardzo, nie? Że jakby takie trochę na szybko. Tak mi się wydaje, że tu jest ładny przejazd, jest taki okej, wąski, a to jest taki szeroki, nie? I to może być wynikiem tego, że jest wybrana trochę jakby zła tekstura do malowania drogi po prostu. Przez co pewnie autor chciał uzyskać taki efekt, żeby nie było tak, że jeździmy po trawie, nie? Bo tu by nam akurat wychodziło, że jeździmy po trawie, a chciał zrobić po tym, nie? Więc rozumiem, ale i na tekstura i naprawdę by to dało, nie? Także... No tak, te drogi są takie wszędzie, takie szerokie i to bardzo, bardzo, bardzo średnio wygląda, nie? Miedze. Przejdźmy do miedzy, bo one też są dosyć ważne na polskich mapach, wydaje mi się. Zawsze polskie mapy, wszyscy za granicą, czy też w Polsce doceniamy, polskie mapy też są takie bardzo szczegółowe. No tutaj akurat na miedzach jakieś krzaczki delikatne może byłoby zrobić i zaraz byłoby trochę żywiej, a to jest zwykła taka trawa i też trawa, która nie jest trawą malowaną taką, że tak powiem. Pokażę o co mi chodzi. Zaraz, to jest farmland, czekajcie. Farmland by all, ok. Chodzi mi o to, że na przykład trawa. Dajmy sobie malowanie na razie takie. Tutaj. Trawa malowana domyślna jest o taka, nie? To jest ta trawa, bo to jest mapa francuska, nie? Podstawa francuska. I to jest trawa domyślna, która, zobaczcie, ma o wiele
więcej tak jakby kolorów, jest bardziej żywa, jest gęsta i jest różnorodna, że tak powiem. Ma to sobie jakieś niebieskie kwiaty oraz te maki, jak także fioletowe i różowe, więc byłoby to bardzo ładne, gdyby to było. A tu jest namalowane trawą, która jest uprawą po prostu, czyli równie dobrze moglibyśmy sobie namalować tutaj pszenicę. Bo to jest to samo, nie? Ta trawa jest wykorzystywana na pola, a nie do malowania tej mapy, nie? Bo ta trawa też jest jakby dodana do malowania tutaj. I to spoko. O, proszę bardzo. Tylko, że ona właśnie po czasie dojrzeje sobie na taką trawę, nie? I jest taka bardzo żółta, sucha i jednorodna. Nudna po prostu na mapę, wydaje mi się. No ale dobra, autor zrobił sobie tak, nie wiem dlaczego. Jest taki sposób oryginalny i spoko, nie? Tylko, że ona po czasie dojrzeje będzie taka żółta, sucha, paskudna po prostu, nie? A ta jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą trawą i... No, tą trawę ogólnie bym polecał do malowania tego, nie? Do malowania mapy, nie? Ale okej. Następnie, chyba możemy przejść w sumie do błędów tak naprawdę. A jeszcze tak wspomnę, że chodzi jeszcze o błędy. Mamy roślin bardzo mało, bo mamy tylko cztery krzaki tak naprawdę. Czyli jest to, te podstawowe jest jakby z 19, jest jedynka, jest dwójka, trójka. No i czwórka to największa, nie? A przypomnę, mamy masakrycznie piękne krzaki w 22, chociażby z mapy amerykańskiej. I nie ma problemu przenieść ich na inną podstawkę, nie? Więc naprawdę szkoda, że jest tak mało krzaków i tak mało tekstury malowania są akurat okej, nie? Według mnie, bo są no podstawowe po prostu z mapy tej, którą znamy w oryginale na tej mapie francuskiej. Tylko właśnie nie wiem, czy ta francuska jest ogólnie taka... No, mi się ona nie podoba ogólnie pod każdym względem, mapa francuska, nie? O, to akurat spoko, takie coś jest, nie? Ej, właśnie, gdybym szedł takie... Bo też chciałem powiedzieć o tym, że na gospodarce tej jest bardzo nudno, w sensie chodzi o teren na podłożu, nie? Bo zobaczcie, że gdyby dodać na przykład teksturę malowania o taką, nie? Momentami. Już troszeczkę może by to wyglądało trochę inaczej, nie? Takie bardziej różnorodne by to było. No ale dobra, może się przyczepiam po prostu i tak dalej. Też nie chcę wychodzić na gościa, który się zna najlepiej na mapach i krytykuje wszystkich, bo nie o to chodzi. Po prostu zdradzam trochę jakby protipy, które mogłyby trochę tę mapę poprawić, nie? Bo jednak naprawdę chciałbym, żeby mapy na polskie szczególnie na modhubie się dobrze prezentowały, nie? Bardzo bym chciał. Dlatego po prostu zdradzam protipy, bo może ktoś tam... Znaczy, wiem, że Puma będzie chciał robić update mapy na konsolę i coś tam już to działa poprawkami, więc może ten film obejrzy, a raczej na pewno, więc serdecznie pozdrawiam. I to są tylko wskazówki ode mnie, nie? Które też, myślę, gracze zauważyli, bo mapę sprawdziliśmy sobie na streamie. Także tak teraz sobie nagrywam takie podsumowanie tego, nie? Dobra, mogę przejść do błędów. Ogólnie chcę straczać się, bo jest 12 minut odcinka. Więc skipniemy sobie błędy, tylko tak nie rozwodzić się nad nimi, nie? Dobra, po kolei. Trochę zakończymy, a potem zakończymy jakby, nie? Ogólnie w tym miejscu jest ściana kolizyjna, która jest od granicy mapy, nie? Jak widzicie. I na moje trochę słabo, że tu jest ta ściana, ponieważ to pole całkowicie spokojnie, może włączymy sobie chudy, mogłoby być grywalne, nie? Totalnie, zobaczcie, mamy ładny przejazd asfaltowy. Może przejdę się poza mapę, wam pokażę. Patrzcie, mamy tutaj ładny przejazd asfaltowy. Ludzie sobie chodzą. Tutaj spokojnie można by jeszcze przez tą mapę przesunąć tę granicę mapy dotąd, nie? Przecież tak tu nikt nie będzie jeździł. A tu mielibyśmy zarąbiście fajne duże pole. Jakby ktoś chciał sobie po prostu robić coś więcej, nie? Więc gotowe pole niemalże jest tam zabrane po prostu. Przez to, że granica mapy stoi w tym miejscu. Trochę przesunąć naprawdę i byłoby cacy, nie? Także to tyle. Dobra, kolejna sprawa to jest kolejna granica mapy. W tym miejscu. Pomijając to, że trochę tu się tam rozlało no, ta trawa, to jednak też jest tutaj granica mapy w tym miejscu, zaraz przed drogą, nie? No i mówię, kurczę, przesunąć granicę mapy dosłownie 5 metrów do tyłu, tam do przodu bardziej, i byśmy mieli zarąbisty wjazd na łąkę, tędy właśnie asfaltem, tutaj, ten płocik usunąć. Powiedzmy, że wiecie, jak mam jakieś kostki do ładowania, no to powiedzmy, ktoś sobie tutaj ładuje. No i jednak chciałby przejechać w miarę bezpiecznie z tymi kostkami drogą asfaltową, a niekoniecznie polną, którą nam autor rekomenduje, nie? Bo to wiecie, pomimo, że ona jest bardzo prosta i nie ma żadnych wyboi, to jednak no taki dojazd tędy, powiedzmy, na gospodarstwo tamto byłoby dosyć problematyczne, musimy właściwie samą pewnie zrobić dookoła, nie? A tak byśmy mogli sobie jechać na asfalt, tamtędy i asfaltem przejechać, nie? Szybciej troszeczkę. Więc to tyle odnośnie tego zakończenia mapy.
Sklep z maszynami. Jak tylko zobaczyłem tutaj o ten plac, obawiałem się jednej rzeczy, czyli czy maszyny będą się pojawiać w tym miejscu. No i się pojawiają, niestety. Mówię niestety dlatego, że właśnie problemem będzie to, że jak kupimy więcej maszyn, to one się teraz będą już tutaj, nie? Więc kupimy combine i header, sobie cofniemy, nie? Ale jeżeli kupimy combine i header, który będzie trochę później kupiony i będą sobie jakieś maszyny stały blokowane na to miejsce, to się pojawi tutaj. A tutaj za Chiny nie wycofacie nawet średnim kombajnem, nie? Żeby to jakoś dobrze podczepić. Będziecie musieli pchać te maszyny, to będzie bardzo nierealistyczne. Więc na przykład, nie wiem, albo to usunąć po prostu, zdaje mi się, albo trochę tą rzekę przesunąć, nie? Żeby to jakby ten plac powiększyć po prostu. Bo wygląda to ładnie, schludnie i naprawdę spoko. Ale grywalnością tutaj to nie grzeszy, nie? Jest trochę tutaj średnio, chodzi o grywalność. Więc to tak tyle, nie? Dobra, ma działa. Dźwięków nic nie ma. A szkoda. A, jest dźwięk zamykania. A nie, są dźwięki, przepraszam. Są dźwięki. Tylko są bardzo ciche, okej, dobra. To w porządku, co wam to powiedziałem, git. Fajna brama, spoko. Że jest. No, słupy to też kojarzymy dosyć stare modele. Ogólnie ta mapa ma takie vibe Farminga 15 trochę. I to tak nie rzeczywiście śmiałem, tylko po prostu ma takie modele stare. Zobaczcie, nie? No, fototekstury raczej już tam gdzieś powiedzmy odchodzą trochę do lamusa i raczej się już tak tego nie stosuje, a jak już to tam bardzo w małych ilościach. No, to powiedzmy, że okej, nie? Że ja miałbym mówić jakby klimat. Więc spoczko. O trawie też mówiłem, że powinna być inna, a nie taka. Znaczy, powinna. Ja tak bym zrobił, może to inaczej, ale sami dajcie znać, czy trawa ta jest okej, czy raczej nie. Bo mi się wydaje, że można by troszkę zrobić ją inną i byłoby lepsza. No, o gospodach już mówiłem, że biała gospa tak troszeczkę. No tak bez klimatu troszeczkę. Tak samo jak czerwona gospa. Tutaj właśnie ta. Czerwonej cegły. No ale jest, nie? Jest jakby grywalne i spoko. Następna sprawa. To jest chodnik, który trochę mnie tutaj właśnie. Zobaczcie, mam tutaj chodnik. To jest taki błąd estetyczny, nie? To jest, ja bym tak nazwał błędem. Jest to po prostu gdzieś tam niedociągnięcie, wydaje mi się. No bo jak mamy tutaj drogę, to raczej nikt się takiej asfaltu nie robi, nie? A to chyba chodnik jest normalnie stawiany przez autora. Chyba że on jest robiony razem z drogą, nie? Może tak być, ale raczej mi się nie wydaje, bo tutaj sobie on schodzi. Więc raczej to powinno być po prostu przejście dla pieszych, a nie taki chodnik, nie? To tak tyle ode mnie. Poza tym, wchodząc na mapę, przypadkowo kliknąłem, że chcę rozpocząć samouczek i samouczek mi się pokazał poza mapą, o tam właśnie. Więc to też bym chyba ten punkt przestawił gdzieś na mapę, albo po prostu usunął możliwość samouczków na tej mapie, bo też jest taka możliwość. Przepraszam. Bo właśnie on się tam pokazuje, nie? Więc to tak tylko tyle. Jakby kogoś nie dziwiło, co to jest za słup, to jest właśnie słup od samouczka. Tartak właśnie. Kolejna rzecz to tartak. No, każdy robi tartak w lesie, tu też jest zrobiony w lesie. Fajnie to nawet wygląda. Ja mam troszkę ten uwydatnił tą drogę, bo można sami pewnie źle się pomylić i pojechać za daleko. Ale okej, na mi mapie to widać, że jest. No i tartak w takim amerykańskim stylu. No, polska mapa. Tak, a jednak jest to tak amerykański styl. Może tak miało być, może tak chciał zrobić autor, w sensie, ale ja bym raczej dał chyba coś innego. Mam dużo fajnych polskich tartaków, a nawet amerykański tartak jest fajny, nie? Taki jest troszeczkę inny, jest trochę większy, ale taki domek postawiony trochę tak pod kątem, nie wiadomo w ogóle po co. Czy na przykład tutaj ten budynek, okej, nie? Tu wiemy, że się sprzedaje wióry, a drewno pewnie się sprzedaje tutaj, w tym miejscu, no tak, okej. No więc też jest spoko, nie? Okej, rozumiem, że tu jest sporo drewna, fajnie. Ale jednak ten trochę amerykański styl tak nie pasuje do tej mapy, nie? Trochę tak jakby ta mapa wydaje mi się taka kurczę polepiona, nie? Z różnych różnych modeli. No tak trochę, no bez klimatu trochę mi się wydaje, nie? Biogazownia, bardzo ładna, malutka biogazownia. Nigdy się czeka, chyba z taką nie spotkałem, a jeżeli już to bardzo dawno i o niej zapomniałem. Ale bardzo ładnie wygląda i na polskiej mapie myślę spoko. Jednakże wydaje mi się, że biogazownia to nie jest potrzebna do farminga, nie? 22. Nie jest to wymagane już, bo możemy biogazownię sobie postawić sami. A raczej większość graczy się na to nie decyduje, nie? Na biogazownię, więc jeżeli nie trzeba, no to nie stawiamy, wydaje mi się. Ale jest na mapie możliwość taka z biogazownią. Spoko, nie? Trochę taki vibe 19, gdzieś nie było można stawiać tego. I modhub to wymagał, teraz modhub tego nie wymaga, nie? No i bardzo tutaj wąski wjazd na biogaz, nie? Tu z przyczepami to
Widać na mniejsze, maszynki, nie? Na pewno tu jest. Ja myślę, że to może tutaj usunął, zrobił drogę taką wjazdową. No ale okej, nie chcę tak krytykować i mówić, że coś jest złe czy dobre, tylko jak ja to widzę na przykład, nie? Bo to jest moja subiektywna opinia, nie? Kolejna sprawa, coś za co zrejżowałem i to nie dlatego, że mam coś do autora, tylko mam coś do modhubów i to na pewno nie umieszkam wyjaśnić. Mianowicie, Snowmask. Ja dostałem ostatnio odesłanie mapy osady, dlatego że Snowmask był błędny. Napisali mi jedno, jota w jotę. Zrób maskę season, Snowmaska właśnie, na drogach asfaltowych, jeżeli nie można ich kupić. Tutaj tego kupić nie można, a maski season nie ma. Maska season oczywiście jest normalnie tak jak trzeba w garażach i bardzo dobrze, spoko, poprawnie, nie? Ale nie ma tego na asfalcie właśnie. I mi za to odesłali osadę, nie? A tutaj to przeszło. Więc wiadomo, że tester te robimy odchabowie nierówne, tam nie pracuje jedna osoba, tylko kilka osób i każdy ma inny punkt widzenia. Jednakże, skoro egzekwujemy jakieś prawa wobec mapmakerów, to róbmy to porówno, nie? Bo inni się starają i chcą coś wydać. Puma właśnie na tę mapę czekał, chyba ona poszła za siódmym razem. Sześć razy odsłali, z tego co pamiętam. Mimo to maska dalej jest jakby tutaj, nie? Więc... No to już do modhuba czym się zwróciło odnośnie tego, nie? Dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej. No ale spoko, nie? Więc to coś, co mnie osobiście delikatnie wkurzyło, ale to mógł ktoś to po prostu przeoczyć, nie? Okej. Okay. Może po prostu znaleźli to w garażach, spoko, nie? I jakby to rozumiem, ale na asfalcie na przykład to też jest wymagane, że nie można go kupić, a kupić tutaj tego nie można. Wam pokażę farmlandy jeszcze. O, tak wyglądają farmlandy, nie? No i tutaj nie ma jakby osobnej nitki na asfalt, nie? Wiecie co chodzi? Tego nie można kupić. Więc no to słabo. O miejscach już mówiłem i tak naprawdę chyba... chyba to tyle, jeżeli o to chodzi. Tak, możemy zakończyć chyba. Troszkę tymi błędami się porozwodziłem i tak dalej. Nie, że miałbym coś szczególnego. Po prostu... no jest to jakaś ta pierwsza polska mapa i raczej wszystkie oczy były na nią zwrócone, nie? I trochę jakby tak chcę też wyjaśnić, dlaczego ona ma ocenę 2,8, nie? Jakby ja tej mapy nie oceniałem w żaden sposób jeszcze, teraz wam ją podam ocenę. Ja nigdy jakby tak nie oceniam mapy na modhubie komuś, bo... No bo raczej jak mam dawać złą ocenę, to lepiej nie dawać wcale, wydaje mi się. I zwykle daję od 4 w górę, nie? No tutaj 4 gwiazdek nie da akurat, nie? Jak on miałby 4, to 4 gwiazdek nie dam. Ile bym dał, to wam nie powiem, ale... Powiedzmy, że nota na modhubie jest zbliżona mojemu wynikowi, nie? O tak bym powiedział, w sensie mojej ocenie. Więc co, no mapa z tego co wiem będzie poprawiana. Czekamy na poprawkę, czekamy też na konsolę. A raczej konsola czeka na tę mapę. No i mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej. I że się to wszystko ładnie poukładać, nie? Żeby ta mapa w końcu wyszła taka, jaka wyjść powinna. Więc myślę, że po tym filmie na pewno autor sobie coś sprawdzi, coś powie, bo czekał, autor napisał post, nie? Puma napisał post odnośnie błędów, żeby ludzie mi pisali błędy. Tam ludzie, nie wiem, napisali 2-3 błędy chyba, nie? No to za wiele jakby feedbacku nie dostał od społeczności. Dlatego powiedzmy, że ja pozbierałem opinie ludzi też z live'a od siebie i umieściłem je trochę tutaj, więc trochę jest tutaj moje opinie, trochę moich widzów. Ale ogólny wynik jakby, znaczy ogólna ocena się ze mną zgadza, nie? W sensie ze mną to co powiedzieli widzowie i ja to jakby się z tym 100% zgadzam, nie? Że to wymaga poprawek albo to jest okej, nie? Także spoko, nie? O, to właśnie mamy skup ze sosnówki, nie? Więc też taki vibe 15 troszeczkę czuć, nie? Już raczej takie rzeczy tam się chyba... Znaczy, no ładne to jest, nie? Ładny to jest model i tak dalej, fajnie. Ale sam myślę, że trzeba iść po prostu do przodu, nie? Z duchem czasu. No więc tyle. Coś jeszcze mogę powiedzieć? A, że autor pisał, że mapa nie była robiona tak jakby... Nie ma być do Farminga 22, ale została wydana później, więc chciał wydać, nie? No i wydał, no i jednak nie oddało to, nie? Według społeczności, bo jest tak powiedziane ocena 2,8 raczej było, bo już mapy na modhubie nie ma. Także... Zwykle wam daję link do mapy w opisie, jednakże dzisiaj wam tej mapy w opisie nie dam po prostu, bo jej nie ma. Także cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mnie w komentarzach nie zjecie, bo często jest tak, że jak ktoś skrytykuje, to potem mnie ludzie cisną, że się nie znam na mapach i sam zrobił lepszą. Więc też nie jestem nieskazitelny, tak? Ale potrafię znaleźć błędy u kogoś, jak i u siebie. Także myślę, że to tyle, nie wiem. Dajcie znać, czy się w ogóle zgadzacie z tym, co powiedziałem, czy nie. Jeżeli nie, to powiedzcie mi, co jeszcze tu jest złego, dobrego, bo mogę też coś przeoczyć. Ale tyle, co widziałem, to tyle wydaje mi się okej, że powiedziałem.
Także dobra, 24 minuty to jest tak za dużo jak na sprawdzenie mapy. Ale też może dlatego, że miałem taki trochę, że tak powiem, głód sprawdzania mapy, bo żadnej polskiej mapy nie było przez no prawie pół roku, nie? Na Mudhubie, także doczekaliśmy się i mam nadzieję, że chociaż niektórym przypadła do gustu ta mapa. Także dzięki za uwagę, do końca trzymajcie się. No i cześć, pozdro.